Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 21 lutego. Dzisiaj stawisz czoła pokusom, ale nie sam. ponieważ Duch waleczny mieszka w Tobie i walczy w Twoim imieniu. Cały czas robiłem to dla moich dzieci. Często były tego nieświadome. Robiłem to, kiedy brakowało im jeszcze poznania, by robiły to dla siebie same. Robiłem to z oddaniem i radością, ponieważ wiedziałem, jaki jest otaczający je świat i jak wrażliwe są ich serca. Czym jest ta rzecz, której jako ojciec tak bardzo się oddawałem? Robiłem co tylko mogłem, by chronić moje dzieci od zła. Wiedziałem, że będą zapominać lub umniejszać dwie ważne prawdy. Po pierwsze, że żyjemy w straszliwie zepsutym świecie, który nie działa tak, jak Bóg zamierzył. Zapominały, że budzą się codziennie w środowisku, w którym ciągle istnieje prawdziwe zło. Często nie rozumiały, że oznacza to, iż codziennie będą stawać przed różnego rodzaju pokusami. Zobaczą rzeczy, których według oryginalnego Bożego planu nigdy nie miały ujrzeć. Usłyszą to, czego nigdy nie powinny słyszeć. Raz po raz pojawiały się przed nimi kuszące, oszukańcze i zwodnicze przyjemności grzechu. Po drugie, miały też skłonności do minimalizowania lub zapominania o grzechu, który w nich jest. Nie rozumiały najwyraźniej, że największym niebezpieczeństwem było dla nich nie zło zewnętrzne, lecz grzech, który czaił się z mocą w ich sercach. Oznaczało to, że nie rozumiały, jak bardzo są narażone na zwodnicze wołania grzechu, które miało witać ich każdego dnia. A gdy zapominamy, jak bardzo jesteśmy narażeni na uleganie pokusom, nie podejmujemy żadnych środków ostrożności. Wiedziałem więc, że muszę postarać się chronić moje dzieci nie tylko przed złem znajdującym się w otoczeniu, ale przede wszystkim przed nimi samymi. Bóg wie, że wszyscy jesteśmy trochę podobni do moich dzieci. My też minimalizujemy efekty upadku naszego świata i moc pozostającego w nim grzechu, a kiedy to się dzieje, nie chronimy siebie samych przed pokusami tak, jak powinniśmy to robić. Czyż niedobrze jest wiedzieć, że Bóg w swej łasce umieścił w nas ducha wojownika? On walczy w naszym imieniu, nawet w tych chwilach, kiedy nie czujemy, że powinniśmy sami o siebie zawalczyć. Dobrze jest wiedzieć, że dopóki nadal żyjemy w zepsutym świecie i mamy w sobie grzech, Bóg stale walczy w naszym imieniu. To się nazywa łaska. Dalsze rozważania i zachęta Księga Izajasza 42